Spóźniliście się. Cześć, witaj. Ty chyba też nie zdążyłeś. Wręcz przeciwnie. I dzięki temu mogę was uratować przed skompromitowaniem się kolejną tezą o samobójstwie. A maszynista nie powiedział, że leżała na torach? Po pierwsze, wśród samobójstw popełnianych na torach kolejowych mniej niż 1% to kobiety poniżej 25 roku życia. Ponieważ ten sposób jest dla nich zbyt drastyczny. A po drugie, jeżeli w końcu znajdziecie czas na to, żeby zająć się sprawą, zobaczycie, że jej twarz jest spokojna. Gdyby była świadoma w momencie śmierci, mimika oddałaby stan emocji. I co, on teraz potrafi wyczytać z wyrazu twarzy przyczynę zgonu? Tak, on potrafi i chętnie dostarczę panu naczelnikowi wykaz lektur na ten temat. Ale nawet posiadając podstawową wiedzę na temat plam opadowych, widać, że ta dziewczyna nie żyje przynajmniej od 24 godzin. W kieszeniach znaleźliśmy kartę płatniczą i rozwalony telefon. Na karcie było nazwisko Marta Gorgoń. To wrzuć na rejestr. Marta Gorgoń, roczniki między 2000 a 2004. Dobra, no to przegadamy resztę na komendzie. Mhm. Nie sądzę, żebyś była w stanie rozwinąć swój potencjał intelektualny przy panu naczelniku. Ponieważ policja rozwiązuje sprawy przy pomocy działań operacyjnych, a nie siedząc na komendzie. Także możemy jechać? Kuźwa, Katarynka.